168 dni tyle czekamy już na zwycięstwo Bytowi. No zdecydowanie za długo. No, zgadza się. No. Myślę, że dzisiejszym meczem i tymi poprzednimi pokazaliśmy, że chcemy zrobić wszystko i robimy wszystko, żeby tą złą pasę przełamać. Dzisiaj zdobyliśmy, uważam, tylko punkt, bo byliśmy zespołem lepszym, ale niestety za efektowność. Gdzieś tam za stwarzane sytuacje punktów nie ma. Niestety no, nie udało nam się strzelić bramki i walczymy dalej. Na pewno się nie poddamy. Zostało jeszcze dużo meczów. Teraz przyjeżdża Zagłębie Sosnowiec i wierzę w to, że odczarujemy zarówno nasze boisko, jak i tą naszą fatalną pasę. Druga połowa chyba troszeczkę gorzej rozpoczęta przez nas. Zgodzi się? To znaczy, ja myślę, że to generalnie w głowach naszych też się działo to, że bardzo potrzebujemy tych punktów i czas nam niestety ucieka, także może to tak wyglądało, ale generalnie dążyliśmy do tego, żeby strzelić jak najszybciej bramkę, żeby po prostu zdobyć 3 punkty. No niestety nie udało się. No, jak mówię, no, na pewno jest duży niedosyt. Widać było zdenerwowanie po tej twojej żółtej kartce, bo ona oznacza, że nie zagrasz tego miejsca Sosnowiec. No zgadza się, no dostałem 8 kartkę, niestety nie będę mógł pomóc chłopakom. No tak to jest, że gdy zostaje się z tyłu na tej asekuracji, to jest duże ryzyko, że można tą kartkę otrzymać. No, Bukowski myślę, że to najszybszy zawodnik na dzisiejszym placu w drużynie Olimpii Grudziądz, także no niestety nie udało mi się go złapać, musiałem go faulować, chociaż myślę, że bardziej to on zostawił nogi niż ja go faulowałem, no ale sędzia musiał mi dać żółtą kartkę, niestety jestem niepocieszony, że będę musiał opuścić mecz w tak ważnym spotkaniu.